Hejka. Witajcie, witajcie, kochani. Dzisiaj sobie trochę potombrajderujemy. Tutaj mamy chyba Playsmitha, zaczęliśmy ostatnio, z tego co widzę. Okej, okay, a tak, bo żeśmy sobie tutaj jeszcze zginęli. Taki spektakularny zgon zaliczyliśmy. Dobra, to lecimy z tym koksem. Tam jest jakieś wejście do góry i ewentualnie jeszcze tam. Dobra, no to co? A tutaj chyba nie wejdę. Czy wejdę? No niekoniecznie. Może tak być, że ja tędy po prostu wyjdę w którymś momencie. Okej. Okay. Ja nie słyszę. O, słyszę. Okej. Okay. O! Gdzie to miałczysz? O, już widzę. Jeszcze pewnie jakieś dziki latają. Oczywiście. Trochę się boję tego levelu, chociaż jest przepiękny i go kocham. Kocham Playsmitha w tej erze jedynce, ale boję się, że Sabatu tutaj... Aha. To nie wiem, czy to tak powinno było być. Boję się, że Sabatu tutaj odwali jakiś... Kurde, znowu to samo. Jakiś kawał numeru i po prostu będzie to na hardkorowym poziomie, najzwyczajniej w świecie. Patrzcie, zrobiłam znowu to samo? Nie, dobra. Nie wiem, co jest tutaj po prostu. Tam już jest jakiś spad do wody, nie wiem, o co chodzi. No to może za moment, nie? Aha, czy ja bym po prostu może tu wylądowała w tej wodzie? Jaką mam bazę, ale okej, okay, zaraz się wszystkiego dowiemy. No tam jest jakaś kratka. Mi się wydaje, że to jest po prostu połączone ze sobą. Dobra, wiecie co? Sprawdzę to, no bo co? Na bank. Mhm. Jo. To jest to samo. Tylko, że w kolorach. Dobra. Nie będę się bawić. Sprawdziłam. Jest okej. Okay. Oho, tam u góry też coś jest. Jakaś krateczka. Zajmiemy się tym. Czy coś mi spadnie tutaj na ryj? Oho, mamy kolejny basen. Weź to podgłośnij jeszcze bardziej. To jest zakracik, proszę Państwa. Okej, kurde, nie mogę sobie ustawić tej głośności w słuchawkach. Dobra, tu mnie swędzi, tam mnie drapie, nie wiem, o co chodzi. Lecimy dalej. Trochę. Dobra. To zamknięte? Się otworzy. No, otworzy. Pięknie. I z tego co widzę, już na pierwszy rzut oka autor inspirował się budową tej lokacji Aniwerkiem. Zdecydowanie. Zdecydowanie Aniwerek. A zaraz sobie popływam, posprawdzam. Witam, witam, Fałka. Jak tam długi weekend? Jak ci leci? O, mamy apteczunię. Ja dopiero zaczęłam, także nic cię nie ominęło znaczącego. Jest pozamykane. Jeszcze zaraz, a nie, po drugiej stronie tak sobie nie sprawdzę. Pojawiam się na chwilę, tylko zobaczyć, co się dzieje. A,
A nic takiego, generalnie. Nic takiego. Zapisik będzie, także spokojnie. Musimy podgonić z tym, bo ja widzę, że Sabatu tutaj jedzie równo z koksem. Widziałam, że wydał demko z dwójeczki, więc jeszcze się okaże, że za lada chwila pojawi się dwójka, więc trzeba było najpierw zdążyć z tą jedynką. Dzisiaj byłam nad jeziorem z mężem, a teraz jestem na grillu rodziców. A, no to miłego grillowania, moja droga. Kurde, zazdro. Jak ja bym sobie teraz posiedziała na grillu. Zazdro, zazdro, naprawdę. Fajna pogoda, idealna na grillowanie. Pytanie, czy te drzwi się wszystkie pootwierają sama, czy mam sama wziąć sprawy w swoje ręce? Bo nie wiem. Baw się dobrze. Jedz dobre rzeczy. Zostaw trochę. A powiedz mi, co takiego dobrego masz? Szaszłyki? Boże, jakbym zjadła szaszłyki. Jezus, jak ja bym zjadła szaszłyki. Serio. Tam jest zamknięte, ale tutaj jest jakieś przejście. Nie, tutaj jest jakieś... Czy to jest to samo? To jest to samo, dobra. Panikuję. Tutaj się teraz nie dostanę. No nie ma takiej opcji po prostu. Dobrze. Pozamykane. Dobra. To spadam stąd. Zobaczymy, czy tam te podwójne drzwi się otworzą, czy ja mam znaleźć jakąś dźwignię. Tutaj nie wejdę, no bo to nawet, słuchajcie, w klasyku było za wysoko, trzeba było inną drogą się tutaj dostać. Więc na pewno nie. Szaszłyki, ja sobie na patyku pozdrawiam Frodo i sałatkę. My, ja również pozdrawiam Froda. A, no to ci powiem, kurde, petarda, no, petarda. Boże, sama bym zezarła. Ale spokojnie, mnie to też za jakiś czas nie ominie. Dobra. To co? Idę w tę mańkę. Powinno się to otworzyć, cholera jasna. No nie? No to hit. To ja nie wiem co. O, coś, A ty skąd wybiegłeś? Pokaż mi to, to skądś wybiegłeś? To jest coś nie halo. Skądś się tu wziąłeś? Tylko skąd? Skąd się wziąłeś? Ja stamtąd przyszłam. Może tam coś ja pierdzielę na początek i ja nie wiem, co ja mam zrobić? Chyba nie powinno tak być. Nie ma skitranych jakichś... Dziwi. A, tu jest jakieś wejście też na górę. A co tutaj jest? Naboje. A to może ja z tego okienka sobie wskoczę na ten drugi balkon. Raczej na pewno. No ale co mi też po tym, jak tam nie ma w sumie? A weź. No i co mi po tym? I się pytam, gdzie nabytą. Tak coś czuję, że pewnie gdzieś jakieś krzaczory mi coś zasłaniają, taka prawda. No ja nie wiem. Słuchajcie, początek levelu, ja nie wiem, o co chodzi. Jak ja mam się dostać tam do środka? Gdzie tu jaka dźwignia? Pierdziele, początek levelu i lipa. Nie wiem,
może tutaj są jakieś dźwignie w tej wodzie, których ja nie widzę. Nie mam, nie kumam bazy, nie kumam bazy. Może w tamtych początkowych. A czekajcie, no a tutaj nie wyskoczę z tego? Moment. Nie wskoczę tutaj do środka? No wskoczę, dobra. Myślałam, że... Ale tu jest do tej łapy. To po co mi to tutaj? Chyba, że... No nie. No to ja się poddaję. Koniec. Koniec nagrywania. Tutaj chyba mnie nie było. No oczywiście, że tak. Oj, ty ten pastrzał. Chyba nie wszystko, nie? Bo tutaj dużo było tych dziadów. Najważniejsze, że mamy drogę. Jeszcze coś nam tu wyskoczy. Boże, wiem co to jest za odbicie jakiego, jakby odwzorowanie jakiego pomieszczenia. O, może tak. Tak to lepiej brzmi. A co my tutaj mamy? Czy ja na przykład tam wskoczę z tego? Na pewno nie, bo jest to zbyt wysoko. Rozejrzmy się tutaj spokojnie. Tutaj coś jest, jakieś dźwignie, coś tego jest. Nie, po prostu krzaczory. Aki taki. Tutaj się też nigdzie nie mogę wspiąć. Coś ty tam na... Aha. Tak, obok ciebie stoi małpa, a ty wbijasz ołów w coś, co pływa. Teraz możesz zabijać to, co w wodzie. Pozwalam. To są jakieś szczurki, no bo nam się cysterna... To są szczurki? Tak, bo nam się cysterna za niedługo tutaj pojawi. Niestety. Niestety pojawi się cysterna niebawem. O, wy. Chodźcie tutaj. Nie, tak nie może być. Tam jest wielki dół w dół. Wielki dół w sam dół. Hit. No, ale ja tam widziałam więcej. Tam było zdecydowanie więcej tych krokodyli. A tu jesteś. Dobra, to ja sobie ciebie tutaj machnę. Dobra. Rozejrzę się najpierw w tych mańkach, zanim zacznę płynąć tam dalej. Kurde, ciemno tu, powiem wam szczerze. Ja nie wierzę, że to jest już wszystko. Może jeszcze kogoś tutaj zwerbujemy? No, są tam, chodźcie tutaj. Ja pierdzielę, jaka to jest przestrzeń. Oszaleję zaraz. Dobra, zaraz, moment. Ogromne pomieszczenia. Przerażam. Jeżeli cysterna jest w ten sam sposób zaprojektowana, jeżeli chodzi o wielkość, to ja leżę i kwiczę. Dobra. Widzę, że nie chce tutaj nic przypłynąć do mnie. O, płynie. Chodź. Płyniesz do mnie? No chodź. Czekam. No wejrzysz, czekam przecież tu na ciebie. Ale lipa. Dobra, nie będziemy się tutaj już cackać. Lecimy na dół, w dół. Na dół, w dół. Podoba mi się to. Lecimy na dół, w dół. Rozglądaj się dobrze, Desi. Czy coś tu jest skitrane? To takie wygląda, jakby tu miało być coś skitrane, ale niekoniecznie. O, tamten się tu zaciął.
Czy coś tutaj jest? No nie wygląda. O, a tu? Też nie. Tu też nie. To co, tylko jedna? Tak groźnie miało wyglądać? Być może. I otworzymy sobie coś. Ja sobie to zapiszę, bo ja się boję, że tu będą jakieś czasowencje. Aha, to się otworzyło i tamto się otworzyło. Tutaj jest pewnie jakiś skrót, co? Oczywiście, dobra. To już czaję bazę, ale ci wszyscy panowie, lewki i panie panie lewulki. Ojej, i mamy towarzystwo. Weź najpierw małpiszona. Dobra, ale mógłbyś już uciekać? Bo mnie denerwujesz. Uciekaj już, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, oczywiście znowu dzieciaki u mnie już drą jabłuszko, ale no cóż. Lecimy. No jeszcze są jakieś, bo słyszę małpki. Musimy na razie jechać ze zwykłej broni, bo później będzie źle. Później będzie źle na Atlantydzie przede wszystkim. A tam chyba raczej nie będę mogła sobie pozwolić, słuchajcie, na zwykłą spluwę. A tam jest zamknięte dalej? Tak, jest zamknięte. Dobra, no to idziemy. Czy to będzie to pomieszczenie z tym... Będę musiała to zapisać, zaraz sobie wezmę notatnik. Będzie to pomieszczenie z tymi wszystkimi dźwigniami, prawda? Na pewno. Będziemy musieli zdobyć wszystkie sztabunie. Trzy chyba bodajże, tak? Trzy były. Jaka dziura po środku, no. Sobie tak nie poskacze jak sarenka. Idziesz tu? Dobra. Przepiękna nutka, przepiękna. Czy jest coś tutaj? Nie. Takie po prostu, o. O, ja bym sobie na pewno chciała spisać te wszystkie dźwignie. Ja nie pamiętam rozmieszczenia, także... Poza tym też tutaj sabatu może zmienić. Wcale nie muszą być takie same. Jeżeli chodzi o te dźwignie, jedna w dół, w górę. Ja też nie pamiętam, kurczę, co jest co. Ale zaraz się dowiemy. Tylko najpierw musimy wszystkich ubić tutaj przeciwników. Też boję się jakichś tutaj dziur, których nie zauważę i wiecie, leżę, nie? Gdzie jest mój notes? Tu jest mój notes. Dobra, bierzemy notesik. Magiczny notes. Dobra. Pokaż. A tutaj co? Jest jakaś, no właśnie, dziura. Mówię o tym, cholera jasna. Trzeba będzie zobaczyć, co tam jest. Ale to za chwilkę. Dobra, mamy pierwsza i rysujemy. Wydaje mi się, że Y to były te pomieszczenia, boże, to były te dźwignie w dół. Ale mogę się mylić. Tutaj jest tylko jeden. To będzie na końcu, bo tutaj z tym balkonikiem to na pewno były sztabki do wsadzenia. I to sobie... A, i teraz nie wiemy, czy tam jest w dół, czy to jest kółko. Tego nie wiemy. Dobra, koniec. Napiszę sobie koniec. To będzie znak zapytania. Takie. I wydaje mi się, że ta pierwsza nie będzie opuszczona, ale zobaczymy. No i jeszcze jednych drzwi mi brakuje w takim razie. Jeszcze jednych. Nie, to tu będzie... Kurde, nie wiem, czy tu, czy tam będzie koniec. Nie, tutaj na pewno nie, bo tu jest, widzę, pułapka z ogniami i pewnie ją bym sobie zrobiła z lamieniem jako pierwsza. Ale zanim tam pójdziemy, chciałabym jeszcze zobaczyć... Dobra, spisałam. Zanim tam pójdziemy, chciałabym sobie jeszcze zobaczyć, a to jeszcze na górę można. Co to jest za dół tam? Tam była taka dziura, ona mnie bardzo interesuje. Tutaj ta dziura, co to jest? Zapisz to. Dzień dobry, Martynko. Bardzo się cieszę, że jesteś. Co ty robisz w domu, słuchaj, w długi weekend w sobotę? Hejka, Krystek, witam.
masełeczka mi tutaj takie piękne posyłasz, widzisz? A to tak powinno być, to w ogóle to powinno być? Tak nie bardzo widzę. Co to jest w ogóle za miejsce? Ja tu powinnam być? O co tu chodzi? Krystek, a ty co robisz? Czemu to by jest, Boże, jaka sobota jest dzisiaj, piątek? Co ja pieprzę? Krystek, co ty robisz w piątek, w długi weekend w domu? Ja się pytam. Martyna, tak samo, co to ma znaczyć? Fałka grilluje. A wy co? A wy co? Ja nie wiem, co to się w ogóle tutaj odczynia. Gram i teraz oglądam ciebie. A w co dobrego grałeś? W co dobrego grałeś? Lepiej ty mi powiedz. Ja myślę, że ten... to pomieszczenie tutaj to jest bardzo dziwna sprawa z lasu. I nie wiem za bardzo, o co chodzi. O, tutaj coś jest. Ale to chyba ja tutaj wskoczyłam. No właśnie. Nie mam pojęcia. Dziwne. A rozumiem, że tu się da wrócić tak po prostu, o, czy nie? Patrzcie, nawet nie da się wrócić, no to przecież musi być jakieś wyjście stąd. Nie, czy da się wrócić? Da się wrócić, okej. W Lola, aha. Lol. Martyna, opierdzielam się. Mam 6 dni wolnego, co prawda w poniedziałek mam lekarza, więc jeden dzień opierdzielu mniej, ale ci. No ja mam, no widzisz, ja mam te 4 dni i w ogóle dzisiaj też taki tekst walnęłam do męża, że jutro do pracy... No do jakiej pracy? Jak dopiero jutro, słuchajcie, jest sobota. No bo tak, bo mi się mój mózg jakby, no popieprzyło mu się, nie? Mój mózg zwariował, bo skoro wczoraj siedziałam w domu, tak? I dzisiaj siedzę w domu, no to musi być niedziela. Także mój mózg zwariował. A tu jeszcze lol, tu jeszcze będzie tyle dni? No dwa, aż dwa. Aż 2 dni. Nie doskoczę, wiedziałam. Zastanawiam się, co tam jest w dole, w tym pomieszczeniu. Nie wiem, jak tam, Krystek? Twoje postępy tutaj, w te erze od sabatu. W ogóle ja widziałam, że tam chyba... Ja tam nie schodziłem i przeszedłem. A gdzie już jesteś w ogóle, powiedz mi? Jakie masz postępy w tej grze? Czy przeszedłeś cysternię? Jezus, czyli rozumiem, że nie pokocham tej cysterny? Czy chcesz... Ja się pytałam, czy sabatu sprawi, że pokocham cysternę? Byłam ciekawa. Patrz, czy ją pokocham, czy znienawidzę jeszcze bardziej. Mi się strasznie nie podoba, o Boże. Czyli będzie męka. Męka przez ciernie. Już mi jest słabo na samą myśl. Ale nie wiem, nie wiem. No ale dobra, ale jej nie przeszedłeś. A jak Torgus? Bo widziałam, że grał ostatnio, robił live'a. Przeszedł cysternę czy nie? Jestem ciekawa. Czy się orientujecie może? Czy to te drzwi, co chciałam, się otworzyły? No tamte chciałam, żeby się otworzyły. No, zobaczymy. Wyjdę, to się okaże. Czy ja tędy... Którędy ja mogę wyjść? Tędy mogę? Mogę tędy wyjść. Oj, nie oglądałem Torguska. No właśnie, wiem, ale... Widziałam, że zapis wrzucił. Ale gdzie on tam doszedł? Nie mam pojęcia, kuźwa. Teraz zobaczymy, czy otworzy się to, co ja chciała. Tak, kurde, zjadłam coś dobrego, wiecie. Czy tu co będzie? O, oczywiście. Ojej. Mamy już te szczurki cholerne. One już są tutaj zwiastunem tej niedobrej cysterny. Dawaj, bo jak tu wskoczę... No, nie mogę cię tutaj ustrzelić. No,
Jezu, ale patrzcie, się ze mną bawi. Ale się ze mną bawi. Dobra, z grubej ruby. Czekajcie, bo to jest tak inaczej. I czyli co tam na bok? No dobra, to teoretycznie może być prosta. Mhm, okej. To by było na tyle. No! Mogłam to kurde zrobić, tylko mogłam sobie przejść tak, wiecie, rożulkiem. To jest do zrobienia, bo to jest rożulkowanie. Co to było? Zaraz przeczytam, co tam piszecie, tylko chciałabym się... Kurde, no co jest grane? Tak, pamiętam, że ty nie potrafisz w krótkie, ale to mi nie przeszkadza absolutnie. Zaraz przeczytam, co tam piszecie. Kurde, hello! Przecież to jest nie do zrobienia. Jak to zrobić? No. Teraz było perfekto. Teraz sobie mogę przeczytać na spokojnie, co tam piszecie. Ale jutro zjeżdża mój brat z rodziną i będziemy mieć grdyla. Ja wiem, że grdyl, ja też zawsze mówiłam, że grill to grdyl, także spoko. Też używam takiego słowa określenia na grilla. Zawsze tak mówiła moja teściowa świętej pamięci, tak mówiła i tak mi zostało, że to jest grdyl, a nie grill. Będziemy się grillować jeden raz w tym roku, a za tydzień w sobotę jadę ze znajomymi. Dwie koleżanki, dwóch kolegów z pracy, na pizzkę i piwerko. Ja co prawda jestem na diecie i ta pizka z tym piwerkiem taka średnio wskazana, ale raz na jakiś czas można, Martyna. Dokładnie, cheater może być. Spokojnie, ja wszystko rozumiem, co piszesz. Przez tą cysternę sobie przerwę zrobiłem, ale może trochę przesadzam. No nie wiem, moim zdaniem pewnie nie przesadzasz. Pewnie to będzie dramatyczna golonka dla mnie. Jak to mawia Torgus. No i mamy pierwszą sztabunię. Kurde, łatwo. Ale ja tutaj widziałam jeszcze jedno było okienko. Czy ja się... No ja się nie powinnam podpalić, bo to jest jakieś... takie... Aha. No dobra. Weź se tak, wskocz tak, o. O. Widzicie? No i następne, słuchajcie, otwieramy, no. No nie, no prosto w paszczę lwa. A jeszcze tutaj coś jest? Nie. Ja pikole, teraz to już przegięłam pałę, po prostu. Okej. Okay. No ja zabijam ich, nie sobie pływają. A co tam? Czy coś tu wyskoczy? Oczywiście. Nie mogłoby być inaczej. Na wieś, że mój brat przyjeżdża ze swoimi dziećmi. Moja córka stwierdziła, o matko i córko, daj mi cierpliwości, ale nie siłę. A nie siłę. No. Dokładnie. Tak to jest z brzdącami. Tu dzieciaki drą się już oczywiście na placu, ale mam nadzieję, że jakoś mega max tego nie słychać. No weź, no chciałam tak profesjonalnie przelecieć to, a tu się nie da. To jest jakaś patola. Alt w TR1 to jest patola. Dosłownie. Czy wszystko trzeba odmierzać skokiem, bez sensu. No nie, nie zrobię tego tak. To trzeba wszystko odmierzać, wszystko. Do krawędzi odskocz, do krawędzi odskocz. Boże, się zagapiłam. Sytuacja z amunicją u mnie? Już zaraz sprawdzę. Ja na razie cały czas oszczędzam, Krystek. Cały czas oszczędzam. Zaraz ci powiem. Zobacz, 28 do Szoguna, 400 Magnum, 200 Uzi, także to nie jest dużo. To wcale nie jest dużo. A może chcesz jedno 7 lat, a drugie 5 lat? Chętnie oddam jeszcze dopłacę ubranie i buty gratis. Nie, dzięki. Dla mnie to byłby koniec świata.
Ja wiem, że to tak w moich wypowiedziach bardzo często jest zauważalne. No co jest do jasnej kuźwa cholery? Już zaraz się odpalę. Bardzo często jest to zauważalne, że ja się tak wypowiadam na temat dzieci, ale słuchajcie, no ja już swój moment z małymi dziećmi miałam. Znaczy z małym dzieckiem. Wystarczy. Kochajmy wszyscy swoje dzieci i będzie cudownie, nie? Wystarczy im miłości. Nie będą potrzebować innych. Rage. Dokładnie. Dobra, co my tutaj mamy? Następne, ja sobie tu już odhaczę ptaszuniem, że to już zrobiłam. Następne. No dobra, ta ma być na końcu. Dobra, i tą pierwszą jeszcze sobie zrobimy. Nie wiem, które to drzwi były. Nie wiem, czy nie tam w rożulku. A mogę tędy wyskoczyć, czy tak nie bardzo? O, już małpka tam. A dużo stracę HP, jak tędy wyskoczę, czy nie? Jak to wygląda? Dużo czy nie dużo? Nie, w ogóle nic. No i gites. Ten poziom akurat fajny jest, bardzo mi się podobał, tylko trzeba latać myślę, żeby już sztabki w złoto zamienić. No właśnie. No właśnie. No, ja cekom. Cekom czy nie cekom, ale się docekom czy nie docekom. Masełeczka moje kochane takie. No weź, gdzie jesteś, małpiątko? A później mnie zaskoczy i będzie przypał. Że jej nie zabiłam. Będę się denerwować później. Jesteś czy nie jesteś? No nie, ona tutaj nie ma zamiaru przelecieć. A, to ciul. Dobra, zapisz, bo nawet nie wiem, co mnie tutaj czeka. Aha. No oczywiście. No to jest następna kula. Ale ona tam przyleciała, ja wiem o tym, słyszałam to. I widzę następną. No jak mi tarasuje, słuchajcie, droga. Ciekawe, czy tam skąd one wypadają, to nie ma jakiegoś sekretu. Ale wiecie, że nie mamy jakoś hajpa na to. Wiecie. No. Czekaj, już sobie przeczytam. Czekaj, bo tutaj możemy coś wyskoczyć. Coś tam napisałeś, że co? Coś, już zaraz przeczytam. Co? No ej. Dobra. Oglądałem sobie demko z tą Raider Val od soboty. Nie mogę się doczekać. Ja nie wiem, jak on to tak szybko robi. Wiesz co, no mi się wydaje, że może wydając tą jedynkę, może wiesz, zaplanował za jakiś... Bo tu mówił, że robił to 3 miesiące. Więc teoretycznie bardzo szybko, moim zdaniem. Więc na dobrą sprawę, jak zanim on, wiesz, zrobił premierę tego, to nie jest powiedziane, że on w tym momencie to skończył. Zaczął już dwójkę pewnie. Wydał demko, bo stwierdził, że pewnie sobie jakoś to obrał czasowo. Stwierdził, że ludziom zajmie tyle i tyle czasu na to, żeby się tym, że tak powiem, nacieszyć. I zaraz pewnie skończy dwójkę. Ostatnio miałam taką sytuację, że napisał pod wpływem nerwów na jednym Discordzie, że mam już dość... Bachor, jak się do mnie jedna drazowego DC rzuciła, że jak ja mogę tak mówić, zwłaszcza, że sama mam dziecko, to matko boska, jakbym jej co najmniej matkę chciała ubić, nie było tłumaczenia, że to z nerwów. Nie najeżdżała na mnie co chwilę, więc jak tylko napisałam, że pogadamy, jak sama będziesz matką i wyszłam z tego DC. Ja Discorda mieć nie będę i na Discordzie nie chcę być. Discord zresztą chyba to oznacza spór, prawda? Niezgodność, brak zgody, Discord. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale nie. Absolutnie nie. Nie chcę się wydawać jakieś dziwne dyskusje. Tutaj jest idealne miejsce do tego, aby ze sobą pogadać. Co za dużo, to wiecie, to już później jest do kitu.
Wystarczy jedno miejsce, w którym możemy sobie porozmawiać, tak na żywo. Nie, no słuchajcie, ja już nie przesadzajmy, no generalnie spoko są dzieci i tak dalej, no przecież sama je mam, no mojego syna kocham najbardziej na świecie. I oddałabym za niego życie. Ale po prostu ta cierpliwość już później zanika, prawda? Więc, no, tak to wygląda. Tam jeszcze, aha, myśmy tamtędy... Jak skąd ja przyszłam? W ogóle byłam w tej wodzie? Skąd ja przyszłam? O Jesus, teraz to mam zonga. Teraz to mam zonga, bo nie wiem skąd przyszłam. Weź no tutaj, wleź. Zobaczymy, co tutaj jest. Czy da się tutaj wejść na górę, czy nie? No tak średnia, bo... ewentualnie... Czekajcie. Ewentualnie trzeba by było gdzieś na przykład tam skoczyć. O, ale tutaj też zjeżdżam. Dobra, wejdę na chwilę do tej wody, bo ja nie wiem, ja tu nie pływałam przecież. Kurde, albo pływałam, ja jestem jakaś nienormalna. Nie no, nie wpływałam tutaj do tej lokacji. Nie... wiem, ale tu nic nie ma. Jak ja mam tam wejść? A chyba, że z tego właśnie, tego wysokiego. Dobra. Być może... Co? Być może pochopnie ja jestem za stara, bo osoba 17 lat ode mnie młodsza mówiła mi, co mogę robić, a czego nie, tym bardziej, że nikogo z tamtego Discorda nie obraziłam i nie złamałam żadnego punktu regulaminu. No, wiesz jak to jest. Każdy jest na coś uczulony. Niektórzy są uczuleni na dzieci, niektórzy na tematy LGBT, niektórzy na politykę. Po prostu są tematy, których w niektórych miejscach nie powinno się poruszać. No. A że tam akurat trafiłaś w osobę, która widocznie była uczulona pod tym kątem, no i się zesrało. A niektórzy na życie, dokładnie. Tak. Że są tematy, których po prostu można nie trafić, można się nie wbić po prostu. Jednym słowem, można się nie wpasować. Ale to jest trochę chore, w sensie, wiecie? Kiedyś też tak na różnych rodzinnych spotkaniach nie wypowiadałam się w różnych tematach. A wiecie, jak to jest na świętach, na rodzinnych spotkaniach. Zawsze się wolałam nie wypowiadać na różne tematy, bo wiem, że uderzyłabym w stół i sztućce by się odezwały. A po co? A po co? I to jest straszne, że na przykład człowiek się już tak po prostu dla własnego spokoju psychicznego nie wypowiada, a powinien móc. Teraz wszystko jest takie... ja jestem bardzo tolerancyjna, o Boże, naprawdę jestem bardzo tolerancyjna. Tylko po prostu, wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? Jestem tolerancyjna dla wszystkich, którzy nie robią drugiemu człowiekowi krzywdy. Oho, super. Ale na przykład te osoby, niektóre, bo to nie jest tak, że wszyscy, ale to jest bardzo często tak, że te drugie osoby, których dotyczy ta moja tolerancja, na przykład nie są tolerancyjni w ogóle na inne kwestie i na przykład nie szanują czyjegoś zdania i tego po prostu nie potrafię zrozumieć. Na przykład, wiecie, na tych spotkaniach rodzinnych wypowiadasz się, mówisz własne zdanie, okej, ja mówię, szanuję, natomiast mam troszeczkę inne spojrzenie na tą, jakby, na tą sprawę, nie? No i się wtedy zaczyna. I się zaczyna. Kurde, powiedzcie mi, co ja mam tu zabyć? The heck? Tak trochę to taka situation bez wyjścia, Ishin. Bo, no bo tam przecież nie doskoczę, o co chodzi. Tutaj ona mi nie chce wejść. What the heck? Czy to jest za wysoko? No chyba, że tu. A, tutaj, okej. Okay. Siemka, hej, Gaming EU. Jezus, no nie pykło mi, no nie pykło. Oj, tam trzeba walnąć w stół czasem, żeby ktoś wiedział, co się o nim myśli. No tak, no. Dziwna situation. No, ale jest okej już. Tak samo jest, słuchajcie, z religią, nie? My jesteśmy tolerancyjni, szanujemy każdego zdania, ale jak już są osoby na przykład bardzo wierzące,
to do nich nie docierają inne perspektywy, nie? Inne zdania, to już nie. Już jest agresor. A no, oczywiście, że tak. Ja już mam tak twardą, ale wiesz, co jest najgorsze? Że wiesz w jaki sposób trzeba nabyć się tej twardego tyłka? No, trzeba niestety spaść na niego wielokrotnie. I uwierz mi, bo to, że sobie wmówisz, że masz twardy tyłek, to tak nie działa. Życie weryfikuje. O, tu coś będzie? Aha, widzę ten głaz, widzę tą kulę. Widzę. No. Myślę, że to nie będzie wszystko. A czy coś tutaj jest? Jezu, jak tu ciemno. No, jest następne. Widzę. Hit. Dawajcie tą sztabkę, no. No dawaj sztabkę, no. No zarycz. Dawaj sztabkę, no. Chyba nie w tą stronę, tak mi się wydaje, że to będzie nie tak. Tak. A tutaj nie będzie jaka? Czekajcie. Tam jest jakaś wnęka, widzę to. Nie no, nie leci nic, ale zaraz zobaczymy, czy tutaj coś jest. Świetnie. Jedną dopiero, Krystek. Co ty? Tu nic nie ma, ale lipa. Lipsztyk! Nie, jest! Patrz, jakie skitrane, francowate typki. Ja pikale, nie mam pytań. Nie no, kurde, nie podoba mi się ta druga, ale okej. Nie no, chyba nie ma tu żadnego głazu. Chyba. O, ty ja wie... To było po prostu szacun. Szacun! Wiem, gdzie jestem. A przynajmniej gdzie... Czym to miejsce jest i czym pachnie. Zgonem. To miejsce pachnie zgonem. O Boże, jakieś... O, właśnie. Trzeba patrzeć pod nogi. Oczywiście, że tak. Patrzam. Patrzam pod te nogi, no. O, przepiękna nutka. Wleciała na salony. Tu widzę jakieś takie rzeczy z lasu, tak, łapkowane, apteczki, takie rzeczy. Tam jest jakaś wnęka w ogóle, widzicie to? Co to jest? I tam jest jakieś wejście, ja bym tam chciała. Tylko może najpierw po kolei, jak już jesteśmy na górze. Czy wy musicie się tak drzeć na tym dworze? Boże, ale wiecie co jest najlepsze, że ja też się tak darłam. Jak ja darłam to jabłko, Boże, jak ja się darłam, bo no... Więc mam nadzieję, że nie będę jakąś taką zrzędliwą babą. Tu se nie da wejść. Pieski, dzieci, kotki. Kogo tam jeszcze będzie słuchać z góry? Z dołu, przepraszam. No ja to na najwyższym piętrze mieszkam, niestety. Dobra, zanim wskoczymy do wodzi, a jeszcze, czekaj. O, tutaj coś jest, ty. No oczywiście, że tak, oczywiście, że nas denerwują. Oczywka. O, sekrecik. Bo to się tak mówi, nie? Nie pamięta wół, jak cielęciem był. To się jak najbardziej wszystko sprawdza. No. Pokazać mi to. To jest jakieś zejście też. Kurde, ja nie wiem, gdzie ja mam iść.
Nie, myślałam, że tu jest zejście, w ogóle zejście, ale... O nie, to ja chcę tutaj Ja chcę tutaj, czy nie chcę? Czy ja tu chcę, czy ja nie chcę? No nie wiem. O, jest apteczka. To może chcę. Też się na tym łapię. Najpierw mam nerwa na coś. Oczywiście, że przecież, słuchaj, a ile razy było tak, Boże, jak było się nastolatką? Boże, ja nie będę taka dla swojego dziecka. Ja tak nie będę robić. Ja tak nie będę. Mhm. No, no. Ja taka nie będę. Jesteś strasznie nerwowa, mamo. Jak można? Jak ja taka nie będę nerwowa. Nie zawsze było. Zobacz, pożyjemy, zobaczymy. No i zobaczyłam. Jak to jest. Łapię się na tym, słuchaj, że jestem identyczna jak moja mama. Identyczna. W niektórych sytuacjach nawet robię tą samą minę. Także hit. Trzeba było chyba wrócić w ten sposób. Mnie jeszcze ta wnęka, wiecie, która intryguje. A, ja myślałam, że ja tu zjadę. Że to będzie, wiecie, takie skoki na bok. O! I to nawet chyba dwa. No, dwa nam się tutaj zakleszczyły. Dwa nam się zakleszczyły, ale trzeba by było w sumie chyba zacząć strzelać może z tych magnumków chociaż. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Jeszcze muszę pamiętać o tej dziurze. Nie, tutaj nam nie dali nic. O, widzisz, to zaskoczenie, panie Sabatu. No dobra, to ja idę najpierw w tamtą wnękę. Jeszcze sobie tylko popływam, zobaczę, czy coś tu nie ma, jakieś dźwigni, czy coś. Cycuś. Czy nie ma cycusia? Nie ma cycusia. To wypłynie. No i jeszcze ta kratka mnie tam też intrigation. Dobra. To mnie tutaj interere. Nie mówcie, że sekret. Serio, ja myślałam, że już gdzieś ruszyłam z fabułą. To teoretycznie co? Mam zejść na dół? Nie, no bez sensu. Aha, bo... Wskoczę tutaj tak po ukosie? Powinnam. No ale co mi to da, jak tutaj zjadę? No bo ja tu zjadę, nie? Czyny, no jak mogę nie zjechać? Zjadę tutaj. 100% tu zjadę. No. Nie mam pojęcia. Właśnie wiem. Tylko, że... Tylko, że widzisz, że... Ja już chyba za bardzo... Nie, nie, nie safe. Za bardzo nie mam... Oczywiście nadpisałam, nie? Nie idę na razie do tego save'a. A z tego save'a ja się tutaj... No wskoczę, dobra. Jeszcze raz go zabiorę w takim razie. Nie wiem, ja tu nie widzę nic konkretnego. No i co, i to było tyle tej... No nie może być tyle, przecież tu musi być sztabka do znalezienia. Ale nie podpowiadaj mi jeszcze, jeszcze. Nie jest coś, czego ja oczywiście jak zwykle nie widzę. No tutaj pewnie trzeba... Nie wiem, czy ja... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy ja jestem w stanie wyjść z tej dziury. No nie. No nie jestem. Natalko, ja zostawiam streama w tle, idę na dół. Postaram się wrócić przed końcem streama, ale nie obiecuję poza każdym razem, jak obiecam komuś, że wrócę, to nie wracam i potem tłumaczę się. Spoko. Słuchaj, nie ma problemu. Baw się dobrze. Spędzaj fajnie czas.
i się nie przejmuj. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść w takim razie. Jak mam się dostać? Gdzie nie gdzie? Nie mam pojęcia. Nie mam po prostu pojęcia. Tam się muszę dostać w ogóle. Jak ja mam tam być na górze? Pokaż to. Oho, czekaj. Widzę coś. Nie, nic nie widzę. Ale tu jest, czekaj. O, jest. No i mamy to. No i mamy to. No mamy. Mamy. GZ. 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 Nie, Krystek, wiesz, że to musi chwilę potrwać, zanim mi dojdzie do mózgu. W drodze powrotnej, jak będziemy chcieli schodzić na dół, to muszę pamiętać o tym sekrecie. O. A, słyszę nietoperki. No, słyszę cię, no. Już czy nie już? Dobra, dawaj tą dźwiękę. No nie powiem, chciałabym na dzisiejszym live zrobić cysternę, żeby mieć ją z głowy. A, widzicie. Takie jojki. Ale jak się dostać na drugą stronę? Bo ona tutaj nie doskoczy. Nie ma nawet takiej możliwości. I pytanie, czy coś tam jest? Poczekajcie. Spróbujmy tędy. Doskoczy. Oj, to ciężko chyba będzie. No, też tak myślę, że może być ciężko. Pytanie tylko... A, tutaj. Dobra. No ale co, to gdzie mnie to doprowadzi? No ale po co ja tutaj mam być? Tutaj nic nie ma. A, jest, dobra. Najlepiej jest powiedzieć, że nie ma. Najlepiej jest powiedzieć, że nie ma. Dobra, teraz jestem usatisfactionation. Dobra. No ale pytanie, co mi to otworzyło? Co mi to otworzyło? Nie zwróciłam uwagi, co jest w tamtej wodzie. Czy to by mnie od razu tutaj prądnęło na dół, czy jak? Pewnie tak. A to mi otworzyło tą kratkę, Boże, bez mózgu Yeti. Bez komentarza. Tylko ja zaś teraz nie pójdę. Dobra. Chodzi mi o ten pieprzony sekret. Czy ja tędy się wrócę? I mam nadzieję, że to nie jest droga tylko do głupiej apteczki, tylko do sztabki.
No nie wiem. Nie wiem tak naprawdę, po co ja idę, gdzie idę, szczerze mówiąc. Ja, ona z tego zjedzie? Tak. Nie wiem, co to miało być, ale okej. Okay. Aj, działucha, działucha. Nie kumam tego, co tu się odwala. Serio. Bez sens totalny. Jakby nie widzę dalszej alternatywy przejścia tego. No i co? Wskoczę tam i co? Tam będę skakać. Trochę lipa, dobra. Jakby no nie kumam tego. Czemu ja nie mogę na to wskoczyć? O co chodzi? Czemu nie chcesz teraz tego zrobić, głupiego shifta? Aha. To jest dla ciebie shift. No nie, no spoko. Najgorsze jest to, że ona się nie łapie tamtego. Bo wiesz, gdyby ona tutaj zjeżdżając... O. Chyba, że... Tak, okej, dobra. Bez wyciągania łapek. Dostałam olśnienia pieprzonego. Weź to zapisz. Będę zapisywać 100 razy po drodze, 100 razy. Okej. Okay. Aha, to my nie wiem, my tu będziemy u góry chyba nad tą główną salą, co? Tak. Jezus, ile ich się tam rozsiało na dole. No tutaj też jesteś. Zacięłaś się, nie? No chodź, chodź. To nawet nie wchodzę. Okej. Okay. Jest tu, gdzie mówiłam, że nie doskoczylibyśmy tak z dołu, tak jak i w oryginale. No i tu na dachu powinna być sztabka. Ja. Yeah. I tak też jest w tym wypadku. O ile nie toperków. Teoretycznie tam mogłabym zejść, ale jeszcze się tu rozejrzę, bo... A, tu jest jeszcze nabojki są. No i mamy jeszcze jednej nam brakuje, nie? Oho. No i? Masz to? Krewat. Jaki kurwa krewat? Ja to... Nie. Nie mam. Przepraszam, kurwa, poczekaj. Ja pierdolę. No ściągasz mi słuchawki, leci mi wszystko kurwa na łeb. Po co ci krawat? Po co ci krawat? Darek idzie na jakąś imprezę przebieraną i potrzebuje krawat do stroju kapitana, kurwa. Nie.
Dziękuję ci bardzo, Krystek, za krawat, krawat. Powiem ci, za każdym razem, kiedy to słyszę, to mam taką bekę. No bo to jest hit, to jest hit. Jaki kurwa krawat? Granatowy. Darek idzie na imprezę i potrzebuje do stroju kapitana. To było takie bardzo ważne, żeby przerwać mi nagrywanie. Janusz Tos, dziękuję ci jeszcze raz. O Boże. Oh my god. Gdzie ja tu mam jej wyjść? O, ty! Ojej, ty się tutaj trochę mnie tu. Najlepsze jest to, wiesz, że ja sobie wtedy wyłączyłam nagrywanie, więc ja tego nie miałam. Oczywiście Bloopersika ten nagrywał i Frodej się i w tle się śmieje, chochlik jeden, nie? Matko. Ach, ten Frodo, ale dobrze. No tak, ale dobrze. O, ty jesteś jeszcze tutaj. O, dobiłam cię, to byłaś ty, co tu kiedyś skikałaś, jak koza. Dobrze zrobił, no dobrze zrobił, bo jest z tego hicior. No i idziemy po ostatnią sztabkę. Także, No i będzie ta pieprzona cysterna potem. Ja nie wiem, ja tego nie widzę. Ale wiesz, że jak zacznę cysternę, może nie, dzisiaj nie będę robić cysterny. Może lepiej nie. Może cysternę jutro. Jutro rano wstanę i zrobię cysternę. Co ty na to? Jutro rano zrobimy cysternę gdzieś o 9. Trzeba mieć świeży mózg, nie taki przemęczony leżeniem, paszeniem się w domu. O, to chyba takie ułożenie tego teraz. Cysterna jutro. Excuse me, o której rano? 9. O ja pierdzielę. O 9, a co? Śpisz? No co ty? A co, byś spał o tej godzinie? Daj spokój. Excuse me. Krystek, no dajże spokój. Cię nie śpią o tej porze już. Co ty opowiadasz? Co ty? Ja spam jeszcze. No dobrze, to może trochę później. 11. Dobra, 11 niech będzie. No to 10. 9:30 będę robić kawę. 10 robię cysternę. I ją zrobię. O! Pany! O co tu chodzi? Czekaj. Jest taka... Te znaczki są w ogóle w inną stronę. Nie wiem, czy widzisz, czy zwróciłeś uwagę. Czekaj, jak wejdę, to co? Aha, to się zamyka. Było to. Ale tu jest. Czekaj. A tu? O, widzę to. Poczekaj. Tu są takie inne symbole. Znaczy, symbole są te same. Ale... Jakby tak... Tak. I tam jeszcze dalej. Widzisz, odwrócone są jakby w inną stronę. Tak? Tak? O, Franco, myślałam, że mi się uda na cheata, no. No ale wiem, o co chodzi. Jak daleko jeszcze? Tutaj. Ale tutaj to ja już chyba wolę sobie przeskoczyć. Bo nie wiem, co dalej, tak na dobrą sprawę. Dobra. Kur! Mać! Ja pierdzielę! Jakie głupie! Czy ty możesz tam skoczyć normalnie po ludzku? No, śmiej się. Z mojego zgona. Jak? No, ja jestem ciekawa, jak to mam przejść. Pozdro.
to nie było źle. Każe, by tu zginął Etam, tak chamsko ukryte to jest. No jest, aha. No dobra, trzeba sobie zrobić, już widzę. Trzeba sobie zrobić mostek. Nie ma jakiejś filozofii tutaj. Tym, 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 tym. Ciągnij to. Dobra, nie, bo już myślałam, że to nie będzie takie proste, ale tam jest gdzie. Dobra. Myślałam, że będzie problem, ale problemu nie. Problemu nie. Dobra. Okej. Co pod wodą będzie sztaba? Coś tak czuję. Coś tak czuję, że pod wodą będzie sztaba. Furtka się otworzyła. No to co? Nurkujemy. Zatkaj nos. Pełny oddech. Myślałam, że tu jakaś nie wiadomo jaka sprawa. Nie będzie jednak pod wodą sztabki. Gdzie my wylądujemy? A, no i pięknie. Pokaż. Gdzie? Aha! Wiem, gdzie to jest. Tam przy tej wodzie, tak? Dobrze mówię, czy nie mówię dobrze? Jo. Pytanie, czy chce mi się tam wspinać? Nie chce mi się tam wspinać. A nie mogę tam wskoczyć sobie w tą dziurę, tam gdzie jest ta łapa? Bo tam musiałabym do góry skakać chyba, nie? Poczekaj, o co mi się rozchodzi? Pokażę ci, o co mi się rozchodzi. Bo mogę sobie tutaj spaść od razu do tej łapy. Po co ja mam się tam wspinać? Nie wiem po co. Jakiego grzyba. Tylko pytanie, czy ja tu nie zginę? O to się rozchodzi, nie? Jak spadnę na łapę, to zginę. Nie, o kuźwa. Weź no pokaż. Nie zginę, zginę. A pikole, ale lipa. Bez sensu, po coś to jest, nie? Żeby sobie skrócić drogę, Ania. A jeszcze się rozejrzę. No nie. Niestety. Gdzie mam poprzedniego save'a? Chciałam sobie skrócić, ale nie da se. No, tam by było najlepiej. Bo tam... Nie, nie wskakuj tu. Ja bym sobie tam zaskoczyła i bym była na miejscu. A tak, muszę tu skakać, chytać się łapkami. To jest dla mnie complication. Dobra. Robimy. Midasujemy. To też już mogę odhaczyć. No, aha, wszystkie są ok. Dobra. Walkie-dokie. Tam są krzoki. A wskakuj od razu do tej wody, co się będziemy szczypać w tańcu.
No i dobra, ostatnie drzwi do otwarcia z taką zamazanym pierwszym symbolem. Pytanie, czy ta dźwignia z tym zamazanym symbolem pierwsza ma być w dół, w dole czy w górze? Mam nadzieję, że będzie podgląd na te drzwi, żeby sobie podejrzeć, czy to się otwiero, czy się nie otwiero. Się tworzy, czy się nie otworzy, ja nie wiem. Dobra. No weź, nie obijaj się, Nohan. Czemu ty taka jesteś? Czemu ty taka jesteś, ja się pytam. O, nie, jest źle. Już od razu wiedziałam, że jest źle. Nie, to tak nie działa. Trzeba się, wiesz, wymierzyć. Nie da się tak osam na pochybel, tak jak w innych customach, które nie są na TR1. Po prostu się nie da. To się nie da. Dobra. No to mamy tak. Te dwa ostatnie w dół. No i pytanie, czy ten pierwszy ma być w dół. Zaraz sobie tu zerknę. O ile? No oczywiście, że nie zerknę, bo po co? Ja pierdzielę. Serio. Dalej nie widzę. Wiedziałam. A jak spisywałam, to mówiłam, że pewnie w górze. Ale nie, musiałam zrobić inaczej. Stara baba nie wie, że pierwsza myśl jest najlepsza. Będą lewki, nie? Przynajmniej tak było w pierwowzorze. No tu jest jeszcze jakaś wnęka w ogóle. Hello? Idziecie tu, czy jak? Idziecie. Dobra, pokaż, co tu jest. Aha, tam się sztapnie. To co tam jest na górze? Czekaj. Co tutaj macie jeszcze dla mnie? Coś tu jeszcze musi być. Niemożliwe, że nie. Balkonik, to może będą jakie znajdźki? O, mamy. Amunicja do shotgunka. Dobrze. Przyjmę, przytulę. Trzeba mieć czym walczyć. Dobra, to idziemy wkładać sztaby. Tutaj jeszcze ktoś będzie? Ny. Okej. Okay. Weź na pierwszym slocie, zrób save'a. Ci dam no. O, tak ładnie. No i mamy, słuchajcie, przeszliśmy place, pałac Midasa. A, czekaj, to są nabojki. Co ty, ślepo? Ślepo, kuro. Mamy to i cholerną cysternę zostawiamy na następne, na jutro na godzinę 10. Jednak sekretu nie zabrałam, to wiem, którego tego. Dobra. No i kochani, będziemy to kończyć. Boże, mi już jest niedobrze, jak patrzę na te tekstury. Nienawidzę cysterny po prostu.
Ale dobrze, dzięki bardzo, ale to pięknie. Przepięknie. Przepięknie. Jutro 10, więc 9:30, tak sobie już będę parzyć kawuchę, żeby nie była taka gorąca. No i słyszymy się o 10 na Twitchu, na live'iku. Także jutro będziemy się męczyć razem. Poproszę o pomoc. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. To życzę Wam fajnego, miłego wieczorku. Bajo. Pa, pa.